Marek, najgorsze, co może przytrafić się sportowcowi, czyli kontuzja ręki. Leworęczny gracz, prawą rękę złamaną, ale no nie da się grać. No nie da się, no wiadomo, no. Kości się połamały. No ale co, nic nie zrobimy, no. Tak jak już też wcześniej gdzieś tam mówiłem, no. Takie jest to ryzyko. Powiem szczerze, no to jedna z takich kontuzji to niedługa przerwa, myślę, jak na taki cały okres sezonowy. Myślę, że pod koniec października będę już gotów do gry. Myślałem troszkę wcześniej, ale zależy wszystko, jak to będzie przebiegać. Grałeś jeszcze ten mecz z Kwidzyniem, tak naprawdę z tą ręką złamaną. Jak ci się tam grało? No bo to gdzieś tam taki heroizm trochę był, nie? No, tak już wcześniej mówiłem, no. No grałem z nią, tak? Odezwało się to bodajże tutaj w akcji w ataku z Kwidzynem, jak tam z miałem potocznym się zderzyliśmy, podparłem się tą ręką, już czułem, że tam wszystko chodzi. Ale no cóż, zacisnąłem zęby, chciałem pomóc, no nie udało się wygrać tego meczu. No i trzeba czasu, tak? Za to miałeś radość, będąc na ławce rezerwowych w Opolu, mecz z Gwardią niesamowity. No i gdzieś tam chyba fajnie, że no bez ciebie chłopacy sobie poradzili, bo gdzieś tam jesteś tą wartością dodaną do tej drużyny. No na pewno, no mecz był... No kawał meczu, tak? Przyjęliśmy walczyć o jak najlepszy wynik. Początek na to nie wskazywał, ale tak jak już powiedziałem w wywiadzie wcześniej tam do telewizji, że my już doświadczyliśmy takich przewag i też przegrywaliśmy mecze. W końcu ten los się do nas uśmiechnął, tak? Ale myślę, że naszą ciężką pracą w tej drugiej połowie, już w końcówce pierwszej połowy po tych 15 takich, mówię to nazwał, takich słabszych minutach, weszliśmy na swoje tory, które spowodowały to, że uwierzyliśmy, tak, że możemy odwrócić losy tego meczu. No i tak się stało, no myślę, że bardzo dobrze. Ciebie ciężko zastąpić, bo jednak leworęcznych graczy nie ma w dostatku w tej drużynie, ale koledzy starali się jak mogli. No na pewno, no, Łukasz jest też bardzo dobrym zawodnikiem, on mnóstwo czasu spędził w Szczecinie na prawej połówce i myślę, że to był taki pierwsza nasza alternatywa, tak, żeby go tam ustawić. Myślę, że w 100% sobie z tym poradził i jak już mu po meczu powiedziałem, troszkę z uśmiechem na twarzy, mówię, że jestem spokojny, tak? Mówię, do niego to wrócę w styczniu, się wyleczę. Nie, to już tak mówi, że żarty, ale no poradził sobie, super grał w obronie. Myślę, że wszyscy dali z siebie maksa i zrobili to, co, na czym trenowaliśmy tak przez cały tydzień. Konsekwentnie, początek może tego nie pokazał, ale myślę, tak jak już od 20 minuty robiliśmy dokładnie to, co było zaplanowane w tym meczu i z minuty na minutę rośliśmy w tym, uwierzyliśmy w to, że to daje efekt. No i myślę, że ten tydzień jak najbardziej nam w tym pomógł, że na spokojnie przepracowaliśmy, tak już wcześniej powiedziałem, i wygraliśmy ten mecz.